Dziś to kobiety są najważniejsze. 8 marca to czas, kiedy mężczyźni pokazują swoim ukochanym mamom, babciom, a nawet spotkanym na ulicy kobietom, że o nich pamiętają. A jak najlepiej pokazać, że kobieta jest dla nas ważna? Oprócz czułych słów, miłych gestów, nie można zapomnieć o kwiatku. Tak było kiedyś, tak jest i teraz. Kiedyś każda kobieta otrzymywała goździka albo tulipana i była szczęśliwa. Dziś gusta pań oraz panów są bardziej wysublimowane. Jak 8 marca wygląda z tej innej strony i jakie kwiaty cieszą się największą popularnością, opowiadały reporterowi Radia 5 Barbara Mańko i Grażyna Marzewska, właścicielki miejscowych kwiaciarni. To święto jest takie jedno w roku w zasadzie, chociaż i walentynki już weszły u nas w życie. Panowie też pamiętają. Dobrze, że jest takie święto, bo czasami panowie sobie po prostu przypominają, aha, Dzień Kobiet, można dać kwiatuszek. Bukiety, koszyki, no kwestia gustu klienta. Także, no róże mają swoją moc, na pewno, przede wszystkim. A to wygląda bardziej skromnie, czy właśnie takie bukiety? Różnie, naprawdę różnie. Czasami, no spontanicznie panowie kupują dużą ilość róż na przykład, a też symbolicznie jedną, tak? 8 marca przypada na wiosnę, więc tulipany. Przede wszystkim rządzą tulipany kolorowe, ale też goździki wracają do łask. Te przysłowiowe z jedną wstążką zakręconą i z rajstopami. I czerwone właśnie, bo w ogóle goździki powracają z wielką pompą w różnych kolorach, co cieszy nas, bo są bardzo ładne, pachnące i trwałe. Także no trudno określić. To wszystko też zależy od kieszeni klienta, prawda? Na pewno w większości są to pojedyncze kwiaty, takie symbolizujące ten dzień. Aczkolwiek, tak jak wcześniej mówiłam, coraz więcej panów zamawia większe, okazałe bukiety.